całą pomocą, żebym nie zrobił, jak zrobił Undertaker, jak zaprosił tą panią z Ameryki, że odkurzywał. A więc tak, już mówię. Fabryczny pakiet, reflektory LED, zegary LED, felgi M4, hamulce Brembo Racing, Harman Kardon, kierownica M4, lusterka M-Performance, intercooler ISC, Daft Pine i Chart Pine, XHP w skrzyni, dolot, powietrza MST, Performance, wydech, custom, wykres 402 konie, 550 momentu obrotowego. Koniec odcinka, jeszcze zapraszamy na... Dobra, skupmy się, a więc tak, auto sprawdzone z Ameryki, ja już to zawsze mówię. Jak ktoś mówi, że nie chce jechać do Ameryki, to pierdoli farmazony. Więc Ameryka przyjechała do nas. Lampy na wypasie zmienione na LEDowe. I to mnie wkurwiło. To mnie zdenerwowało, bo ja w mojej FC mam ksenony. Stare, sperchniałe ksenony. A tu mamy LED. Piękny ten zderzaczek oryginalny. No i te czwórki mają zupełnie lepszy zderzak niż trójki w M-pakiecie. No on jest taki naprawdę sportowo nowy. A mój jest sportowo stary. Felgi oryginalne od M-ki. Oryginalne! Za takie pieniądze on wyrwał te felgi, że to jest goddamit, man! Czarne wszystko, tutaj znaczki, emblematy. Szyber, dach, pełna opcja. Lusterka nie AliExpress, oryginalne od RM-ki. Zobaczcie to. Wiara godo, że z Ameryki była pizgana. Najbardziej to teraz piznąłem tymi drzwiami. Ale Oskar bardzo mnie ostatnio denerwuje. Bardzo mnie denerwuje. I postanowiłem... O kurwa. Jeszcze raz się kurwa spóźnisz. Pysk! No i tak jest bagażnik. Czarne lampy, mała loteczka. I dobrze. I dobrze, że nie jest czarna. Bo są czarne rury. O kurwa, czarne wielkie rury. I z czym wam się to kojarzy, moi drodzy? Z prysznicem. A mi tak. I oczywiście do tego mamy też czarne szyby. Z podgrzewaniem tylną szybą. No kurwa, nie jest to Ford. Z przodu nie ma podgrzewanej, ale jest dmuchawa. Zobaczcie te prądy. Prądy, same prądy. Wszystko w prądzie. Nawet Oscaris od rana w prądzie. To się nie dzieje naprawdę. Ładnie to wygląda. Ja nie mam tych kurwa żółtych obrysówek w mojej trójce sedanowatej. I to też mnie trochę wkurzyło. Ale tu mnie podnieciło. A więc przejdźmy do tłumika. Teraz wam pokażę. Nie. Do silnika. Silnik, tłumik, kurwa, to tam jest tam pierdolenie. Podobnie się mówi tego. Tato Oscar. Ty chciałeś mieć 3 czy 5, no miałeś X6, nie? I co? I poliła ile? 20 poliła Beny i dwójkę oleju, tak? No to chuj tam. Tak jak mówisz. Zobaczcie, zobaczcie tego kozaka. Tu nie ma grama, tu nie ma grama zapocenia. Tu nie ma mililitra zapocenia. Tu wszystko, turmiki sportowe, tam jakieś naspawane, daptwajne, tam jakieś kurwa psz, bo to tak robisz z turmików. Poczekaj! I tyle o silniku. Łapy mu się częsą. On mi mówi, że mu się łapy częsą. O Boże. I teraz wam powiem tak. Dlaczego 4 czy 5i, a nie M-ka? No bo już wam powiem dlaczego. No bo nie M-ka, bo M-ka jest droższa. Ale muszę wam powiedzieć, że jest to naprawdę optymalne. Jeżeli kogoś nie stać na dwa razy droższą M-kę, to taka 435i jest jak najbardziej najlepszym wyborem. Tu ma 402 konie, 550 momentu i zobaczycie. Zobaczycie kurwa tą spawalnię. Nie spawalnię, smażalnię. Chciałem jako spawacz kiedyś robiłem, teraz mi się po nocach śni. Ujle. Ale to nieważne. Więc powiem wam tak, linia cudowna. I teraz już nie ma trójek w kupei. Zamiast trójek w kupei są czwórki. A to jest F32? F31? F33? Się chwalił, nie? No ale ja mam czerwony, a on ma niebieski. On mi powiedział, że to jest jakaś wersja Sportline, a jak masz niebieski, to jest ten pakiet. Kurwa, jebaniec, ale mnie wkurwił, no. Ale dobra jest. Szalony naukowiec musi przyjść, bo on kocha czwórki. On chyba też taką czwórkę hapnie. Lecz szalony naukowiec Oskar chyba taką hapnie. Idę po niego, będzie ten cebelomierzusz, kurwa. Dobry! Z tego stania pod żabką z regirem mnie wyjebało. Idę. Ra-ra-ra. Ty-ty-ty. Ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty. Ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty. Uuu, on ma zegary te wypasione. Też będą mingusz. Pierwszy test. Przezejstwo. No przezejstwo, bo to jest teroizm. Ty, tak. W modzie.
Kurwa, myślałem, że to Dominik Torrento przeleciał. Ale syczał, nie? Ale kurwa, prawda jest taka, że już dawno z decybelem jeszcze kurwa zjebał i nawet nie wiemy ile jest, no. Z baterii kurwa nie, Oskar nie wymienił. Jedziemy. Doszły mnie suche, nie? Teraz Oskar mówi, wiesz, o tym powiedz. Więc tak, te E90 one miały dwie turbiny, ta 3 czy 5 i. A te 4 czy 5 i ona ma jedną turbinę. I wiecie co go do właściciel? Że ona mu pali na trasie, a on jedzie płynnie, dynamicznie. To nie jest kierowca, który jeździ prawym pasem i poboczem. Nie. Lewy pas, a zresztą BMW lubi lewy pas. I powiem wam tak, miasto. 4,2 spalanie. Krasa przy deptaniu na pełną pi. 7. To jest na odwrót. W mieście pali 4, 7 pali oczywiście na trasie. No i może być auto wasze kurwa takie wypasione, bo auto jest na sprzedaż. Siadają. Fija, no jedziemy tu prawie emeczką. I teraz do wszystkich hejterów, ci, którzy będą szkanowali. Słuchajcie kurwa, bo niektóra wiara scena się, że te zegary są kurwa do pizdy, nie? Słuchajcie, czy takie gadanie, my się srajce kurwa, do pizdy są stare kurwa zegary. Te są wypasie. Tu się kurwa czuję jak Michał autem kurwa z 2020 roku, a to jest 15 czy 16 kurwa rok. No to o czym my gadamy? Nówka funkiel! Zobaczcie jak jest ten klimatoniczek. Te białe ładne zegarki. Zobaczcie tu wszystko. No to jest shit man! Teraz mu dam. Ryty. Zamykamy się berdach oczywiście w prądzie. Klak, są czarny sufit, tu widz, no jest sznurek, toksipol, klej, ziemia. Taka opinia o tym wypasie. Wszystko tu ładnie, ale ja nie będę mówił o środku, o BM, ja nie będę mówił o środku, już mówiłem już kurwa 100 razy, kurwa. Mieliśmy 15 takich i 30 emek mieliśmy w programie, to już nie będę mówił o środku. Sami się delektujcie, sami patrzcie. On jest, ale ładnie daje mu, nie? Hej, Oskar, jestem pod wrażeniem. Bez kitu. Ale pozytywnie mnie tu blazerowało, no. Blazer. No, poczekaj, musimy to zrobić. Pyk. Eco Pro. Dziękuję, błękitnie. Spokojnie. Pyk, komfort, już delikatnie, sportowo, bo czerwone zegarki, które wyglądają wręcz cudownie i przepięknie, dodają kunsztu i uroku temu wypasowi. I robimy sporta, zobaczcie to, czerwone jak! Czerwone. A Sport Plus? O Jezu, panie, to on już od razu zredukował z piątki na jedynkę. Tramu nie dajemy, bo teraz są ten. Trakcja jest włączona, to zaraz nas mojtnie będzie kebzel! Abyśmy nie chcieli tego. Tramu trochę dam, ale dobra, dam mu na sporcie, bo tu tyle jest operacyjnie. Auto jest wizualnie przepiękne, gabarytowo, tak jak powinno być i mnie zawsze wkurwia to, jak mi półka ściąga, bije, a tu się nie dzieje nic. Jedzie prosto, nie bije kurwa przy hamowaniu, nie ściąga przy dodawaniu gazu, więc nie chcę słyszeć, tak, że z Ameryki to są jakieś pety, są wypasy. Uważacie, że taka czwórka, gdzie jest zainwestowane miliony pieniędzy, zegary, koła, kurwa, sprężyny, dab fajny, czep fajny, srap fajny, blablajny. Uważacie, że to jest gówno? Gówno! To jest ranu w kiblu, jak se ze stracie. Więc tak, to jest naprawdę mega kot. Jestem zachwycony tym samochodem. Wiem, że państwo przed telewizorami, przed telefonami też będziecie zachwyceni i Oskar X też jest zachwycony. Wszyscy są zachwyceni. Aż słowy biły, tak, you can be hand.